Jeżeli sądzicie, że janusze są tylko w Polsce, wąsate i umuzycznione, to zaraz pokażę wam januszy zagranicznych ze swoim boomboxem, którzy napierdalają muzykę. It's your music? Nice! Super! Idioci! Ale za to będę miał fajną przebitkę do filmu. Witajcie w Słowenii. Było już wejście na Swiniaka, był rafting Soczą, a teraz wodospad Boka. Zapraszam. Gotowi? Gotowi. Gotowi. Rączki bolą? Nóżki bolą? Mam dysfunkcję kolana, nie zgina się. Wyglądamy jak lemingi, słuchajcie te cienie. Wygląda jakbyś hajlował. Tam! No to idziemy tam. Tutaj ginie najwięcej turystów na tym przejściu z kamieniami. To jest ten stopień trudności. Filip, dasz radę, pamiętaj. Nie. Masz wodę, masz jedzenie, mamy czas. Takie zagadki logistyczne. Ja nie wiem, którędy przejść. Słuchaj. Pokażę mapie. Można przejść z metr. Spróbuj górą, spróbuj górą. Górą. Trudno. Nie wszystkim było dane to obejrzeć. Pierwsi odpadają. Okej, mamy efekt wow pierwszy. Ogród troli. Super to podpowiedziałeś. No. Wodospad będzie za chwilę, Ola. To jeszcze nie jest wodospad. Oj, nie byłbym pewien. Ulicy za wodospad się nie dostaje. No. Ale za ścieżkę do wodospadu? A może i faktycznie ładne to ujęcie. Ścieżka do wodopoju z radnie żyć. Droga do punktu widokowego w wersji podstawowej to trasa na miarę każdego turysty. Chociaż minęliśmy nieudaną wyprawę w Japonkach, klapkach Japonkach, która poddała się zaraz po wejściu do lasu. Tym niemniej dojście do tego miejsca nie powinno sprawiać trudności żadnej grupy wiekowej. WoW? Czy nie WoW? Nie wiem, taki średni. Tak będzie widać lepiej. Zeza dostaje. No, ci czaszkę prześwietli. Ojejku. Idziemy tędy. Tak. Jesteśmy twardzi i umrzemy jak mężczyźni. Tak, nie tak. 100 metrów od wyjścia. Ale z honorem. Nie przejmuj się, na filmie powiem, że schodziłeś ze Świniaka. Zabłądziłeś, tu dotarłeś. I co, psie chrupki, poradziliśmy sobie sami bez was. No dobrze, to trzeba się uczyć co życie. Wykluczony jesteś z testamentu. Słuchaj, gdzie jest koło młynu? Ale nie mógł być młyn. Stąd masz wgląd na całą dolinę. Tak. I możesz kamieniami wybuchowymi rzucać. Faktycznie. Tu i tu. Ten kanał. Jakieś okopy, dokładnie. Tak. Z jedynką? Na bok. Na boka. Do rzegania jestem. Teraz śmichy chichy, a na Świniaku zbroja była ofajdana. O kurde. Rozbijasz prędkość i dwa kwiatki na godzinę. Myliłby się ten, który sądziłby, że wodospad Boka to zupełna bułka z masłem. Ponad 400-metrowe przewyższenie na kilometrowym odcinku trzeba wydeptać. Dla przykładu w Karkonoszach, od domu śląskiego pod Śnieżką, na sam szczyt na podobnym odcinku 1 kilometra jest tylko 200 metrów przewyższenia. Jak ładnie dolina wygląda. Drzewo listek. A czemu ci się spodobał? Bo jest fajny, duży i bardzo zielony.
Patrz się pod nogi, nie na liścia. Dajcie go, schowam do plecaka. Chcesz być pierwsza na szczycie? A teraz powiesz, jak bardzo kochasz tatusia. Proszę, jak bardzo kochasz tatusia? Bardzo. Wejdę na szczyt i powiem, jestem na... Wielkim babańskim skierniku prawie. Jej! Zabrałaś mi kamerę. Tak, będę teraz nagrywać. Czemu? Ty będziesz mówić przecież i składać film. Przyjemności, hobby, obowiązki. Ale przecież będziesz potem i tak składać. No dobrze, możesz chwilę ponagrywać. Jej! Tylko pod nogi czasami patrz. Ja patrzę właśnie pod nogi głównie. Ale powiem ci, lata ci ta ręka. No. Jest samorzędny tak pilnuj ścieżki, bo się robi niebezpiecznie. Daj, Ania. Daj. Już ostatnie przewyższenie, zaraz będziemy szli wzdłuż poziomic. Czyli już nie będziemy wchodzili w górę. Tak. Taki jest plan. Prawo. Chyba. Musimy zostawić jakiś znak. No dobra. Mamy. To chyba będą wiedzieć. Patrz, to jakiś domek jest. Chyba tu nic tam jest? Aha. Prosto, ale krzywo. I nie podchodź do krawędzi, pamiętaj. Rzeczywiście, tam jest świniak. Wychłania się troll górski i trolica. Powolnie podążają do swych dzieci. Szukają pożywienia. Po ziemi. I przerwy. Troll jest uśmiechny. I cienia. Trole nie dają rady, muszą uciec. Trolinka goni trola. Dzień dobry. Prawie. No powierzchnia jest taka jakaś. No, taka kupa. No tak się nie liczy, dawaj. No taka kupa. Kupa teraz. Prawie! Jak nie, wygram, to myjecie mi stopy. Wiesz co, zejdź, bo jak to się zawali. Co to w ogóle było? Jakaś bacówka? No. My tam szczura widziałem jakiegoś, albo nie tylko. Wow. Tak? Gdzie? Tam. Chór Gregoria. Musiałam! To było silniejsze ode mnie. Dobra. Masz, patrzcie na jak cyganie przyjechali normalnie. Radości gładzie. Zupka. A weź. Ore, ore, szabada, bada, amore. A nie, to jest gazowana. Mogłaby ja jakaś tak firma podsponsorować nas jedzeniem na przyszłość. Co? I co, zapłonęła kucheneczka, a można było z rywal ketla wziąć? Ha? Ha? Raz się rozlało. Wszyscy głodni. Polecam zupkę. Tam nie poszło. Kto jest debeściak? Kto jest debeściak? Muszę to sfilmować. W surreal kettlu chciałem powiedzieć, że są takie fajne rączki w skórze naturalnej, więc nie trzeba świecić torsem gladiatora. Ale laski, kurde, dają. Co to będzie? Dzięki, może chcecie łyżeczki, co? Ja i tak chcę wystrugać. Obrazki oglądasz, a nie czytasz. Moja rzecz. Jak dobre. Golum wyglądasz. Po polsku. Dobra, jak z mleczkiem. To mówisz palnik gorący, ciężko się go wkłada? Bardzo ciężko. Ale go mam.
O, tak właśnie mają trolusy. Ale powiem tylko, że bardzo dobrze szmakuje. Ale jak się ma sponsor od Wifonu, to trudno, nie? Trzeba. Trzeba swoje zarobić. O cholera, to trzeba wziąć Wifona. Nie czas w uwiądłych laurów liść z uporem stroić głowę. Tak. Niech ryczy z bólu ranny łoś. Mierz zdrów, przemierza gnieje. Ktoś nie śpi, żeby spać mu ktoś. Oto są prawdziwe ludzkości. Kapitan As pomoże ci. Ciekawy literacki fusion. Pamiętasz hydrozagadkę? Hydrozagadkę pamiętam, ale to co zacytowałeś to był, proszę pana, Szekspir. Na jednym z portali słoweńskich, których korzystałem przy analizie tras, zastanowiło mnie, że podają czas przejścia tylko na szczyt, a nie podają czasu powrotu, jak to zwykle bywa u nas. No i zakładałem, że zawsze jest to mniej więcej trochę krócej niż wejście. Natomiast i po Świniaku, i teraz po wodospadzie Boka jestem głęboko przekonany, że zejście trwa prawie tyle samo, co wejście. I może dlatego jest to tylko czas pograny na jedną stronę. Musiałam. Ale fajnie. Jeżeli sądzicie, że Janusze są tylko w Polsce, wąsate i umuzycznione, to zaraz pokażę wam Januszy zagranicznych ze swoim boomboxem, którzy napierdalają muzykę. Is your music? Nice! Super! Idioci! Ale za to będę miał fajną przebitkę do filmu. Elegancko. No wiem. Mam i ja. No kurde, mistrzu. Ty Yoda, ja nędzny Jedi. Bułeczka była chora, więc poszła do doktora. A doktor był pijany, przykleił się do ściany. A ściana była mokra, przykleił się do okna. Okno było duże, wyleciał na podwórze. Na podwórzu były dzieci, kopnęły go do śmieci. W śmieciach były koty, podarły mu galoty. W galotach była mąka i doktor puścił wielkiego bąka.